Hejka, moi drodzy, witajcie w plenerze. Widoki dookoła mnie są całkiem fajne, bo to górskie klimaty, rzeczka i tak dalej. Zresztą sami zobaczcie. Całkiem przyjemnie. Ale dzisiaj aneks do moich rozważań na temat kobiet. Otóż w porcie Kopytkowo odbył się pewien happening, gdzie przyjechali hardkorowi trokersi. Widziałem tam Adriana Trackera Packera, no i ściśle z nimi współpracującą Kate Truck Driverkę. Kate została chyba poproszona o podzielenie się refleksjami, jak to się stało, że trafiła na ciężarówki. Zawód raczej związany z mężczyznami. Podobnie jak wiele dziewczyn, które jednak ciągle stanowią zdecydowaną mniejszość w tych sprawach. Otóż no i Kate opowiadała tam, że musiała pokonać pewne stereotypy i uzmysłowiła sobie, że zawód truck drivera to jest to, co jej się podoba. Można by powiedzieć, że tak, że ta sprawa została wielokrotnie już zbadana, udokumentowana i w zasadzie nie stanowi jakoś dla nikogo specjalnego tabu, czy tajemnicy, czy jakiegoś problemu do rozwiązania. Otóż od lat wiadomo, że zróżnicowanie charakteru pomiędzy mężczyzną a kobietą to główne, to psychologiczna różnica między mężczyzną a kobietą polega na tym, że kobiety są zainteresowane bardziej osobami, a mężczyźni bardziej rzeczami. To ma swoje odzwierciedlenie oczywiście w wyborze zawodów. Ale jeżeli byśmy wzięli bardzo dużą próbkę kobiet, to okazałoby się, że no nie wszystkie są zainteresowane osobami, niektóre są zainteresowane rzeczami, a niektóre w ogóle nie są zainteresowane niczym. Także oczywiście z mężczyznami byłoby podobnie. Jest podobny rozkład krzywej, tylko że dotyczy rzeczy. Jeżeli popatrzylibyście na tę krzywę, to obie wyglądałyby jak kapelusze. Po jednej stronie osoby, na przykład w przypadku kobiet, niewiele osób interesujących się czymkolwiek, później zainteresowanie rośnie, kapelusz rośnie, zainteresowanie osobami rośnie, by po drugiej stronie opadać w dół, gdzie zwiększa się ilość kobiet, które są zainteresowane rzeczami, prawda? I gdybyście popatrzyli na ten kształt czapki kapelusza, to tam właśnie jest najwięcej kobiet, które interesują się osobami. Ale po brzegach tego kapelusza, szczególnie po jednej stronie, znajdują się kobiety, które interesują się rzeczami. W związku z powyższym, jeżeli nie istnieje system opresywny, jak na przykład w islamie, czy gdziekolwiek w innym systemach komunistycznych, czy nazistowskich, czy jakichkolwiek innych, czyli tam, gdzie kobiety mają wybór, sprawa jest całkowicie prosta, mianowicie kobiety robią to, co lubią, gdyż nikim tego nie przeszkadza. To się wiąże trochę i ma konflikt z narracją feministyczną, która od paru ładnych już lat, kilkudziesięciu nawet lat, wytwarza narrację, że kobiety są ofiarami mężczyzn i dlatego tak mało jest ich w zawodach typowo męskich, bo opresywny, patriarchalny, supresywny środowisko mężczyzn nie pozwala kobietom odejść od garów, nie pozwala im odejść od dzieci, od domu i tak dalej, i tak dalej. No to kłóci się trochę z prawdą, gdyż te badania były również robione i oczywiście zaprzeczyły ku zdumieniu zarówno feministów, jak i lewicowych, progresywistów. Okazało się, że to nie jest dokładnie tak, jak oni głoszą.
Moi drodzy, okazuje się, że jest taka teza, że im bardziej egalitarny kraj, tym zróżnicowanie zawodowe jest większe. Egalite oznacza równość i mówimy tutaj o krajach egalitarnych oczywiście. To mówimy o krajach, które zrobiły najwięcej w kierunku wyrównania szans kobiety i mężczyzny w starcie w robocie, w wyborze pracy, w wyborze kariery, w wyborze wszystkiego. Takimi krajami od dawien dawna były kraje skandynawskie, z których Szwecja i Norwegia stanowią takie typowe przykłady, gdzie najbardziej egalitarnych krajów, w którym kobiety mogą naprawdę wybierać sobie, kim chcą być i nikim nie stoi, wręcz przeciwnie, zachęca do uczestnictwa w takim udziale społecznym. I co się okazuje? Okazuje się, że im bardziej kobiety mają wybór w takich krajach, tym bardziej wybierają, surprise, to co lubią, czyli zgodnie ze swoim charakterem psychologicznym, a zatem wybierają, no przepraszam, ale pstrąg, ale piękny, duży pstrąg siedzi tutaj koło tego kamienia okrągłego. Nie wiem, czy widzicie. Widać, jak ustawił się do prądu i stoi. Ciekawy. Widzicie go? Taka nieruchoma kreska wystająca za kamienia. O, właśnie się troszeczkę schował, jakby wiedział, że o nim mówię. Tylko wędkę i świeży pstrąg. Co wy na to? No, popłynął. Ale drugi nadpłynął. O, to parka. Och, jak się rzucił. Jednym słowem, są pstrągi. No ale wróćmy do tematu. No moi drodzy, po prostu kiedy kobieta ma wybór i jest nieskrępowana w swoim wyborze, wybiera to, co każdy człowiek w wolnym świecie wybiera. To, co lubi robić. W związku z powyższym, te nasze panie, które są nie w tej głównej czapce kapelusza, tylko po tej stronie, gdzie jest nieliczna grupa kobiet, które interesuje się rzeczami, a takie kobiety znamy wszyscy. To są kobiety, które nie boją się wziąć klucz do ręki, być mechanikami czy innymi. Zostają między innymi truck driverkami, bo im się to podoba, bo tam się odnajdują. Jedną z cech, ja to widzę od lat, bo przecież jeżdżę chwilę, nie, moi drodzy, po stronie amerykańskiej, gdzie Amerykanki i Kanadyjki to są praktycznie rzecz biorąc takie tomboys, kowbojki, które tomboys to po angielsku taki chłopak, dziewczyna, gdzie cechy męskie przeważają. No to, moi drodzy, to jest ewidentne. Tak? Jak spotkasz taką kobietę, to od razu widzisz, że to jest taki trochę chłoporobotnik. One nie są zachęcające zbytnio dla mężczyzn i wcale te dziewczyny nie cieszą się po tej stronie oceanu popularnością. Inaczej jest trochę z naszymi dziewczynami. Nasze dziewczyny potrafią zachować bardzo dużą dozę kobiecości, tej wręcz czasami dziewczęcości, tak? Jeżeli popatrzycie na, nie wiem, na bardzo dziewczęco wyglądające kobiety, jak na przykład, nie wiem, Iza Nikiel, prawda? Czy jeszcze jakaś dziewczyna w ciężarówce, czy jakoś tak. No, bardzo ładna dziewczyna, przypominająca swoją urodą znaną aktorkę, góralkę, jak ona się nazywała. No wiecie, ta, co grała Zosię w Panu Tadeuszu. Skleroza. Ale nawet Iwona, która już jest dojrzałą kobietą, jest absolutnie, potrafi pokazać tą swoją dziewczęcą radość i zachować tą taką bardzo kobiecość. A przecież wszystkie te dziewczyny, które wymieniłem, zawierają, mają bardzo dużo cech męskich, moi drodzy. Nie łudźcie się. To nie są typowe dziewczyny, które interesują się
pewnymi rzeczami. Nie znam wszystkich, no, miałem okazję poznać Iwonę, zapewniam was, że ma ogromną, ma dużo cech męskich, tak? Ale są jeszcze inne przecież, na przykład jeżeli popatrzycie na, nawet Kate Rock Driverka wykazuje pewne cechy takiego męskich zainteresowań. No takim czołowym przykładem byłaby przecież Aleksandra Bulczak, Ola Bulczak, która jest znana jako dziewczyna z zapałkami, pewnie ją kojarzycie, wozi ścinki drzewne, jakieś tam, wiecie, drzewo powalone w lesie, czy tam ścinane, tak? My to nazywamy logging, tak? Po tej stronie. No to przecież ona prowadziła własną firmę, nieraz pokazywała, jak naprawia samochody, ciężarówki, etc., wiecie, ciężarówki, kickboxing, no mnóstwo cech, które nie przypisuje się takiej typowej dziewczęcej czy kobiecym zainteresowaniom. To są dziewczyny, które mają sporą dozę męskich cech. Prawda? Także, moi drodzy, to jest odpowiedź, dlaczego nasze dziewczyny i wszystkie inne kobiety trafiają do transportu, ale trafiają w niewielkim procencie, bo to odzwierciedla ich tą krzywą Gaussa, czyli tą część kapelusza, która spada w dół i one tam w tej niszy się znajdują, posiadając więcej zainteresowań rzeczami niż osobami. I stąd są podziwiane przez kobiety, które no, nie są zdolne do interesowania się takimi rzeczami. One uważają, że to jest wyjątkowe poświęcenie, a przecież to jest zwykłe podążanie za swoimi wolnymi, niekrępowanymi wyborami, w którym te kobiety, które jeżdżą za kierownicą, są w dużej mierze bardziej podobne w charakterze do mężczyzn niż do swoich koleżanek po fachu, nie ujmując nic ich zdolności do oddziaływania poprzez ich kobiecość, seks appeal i takie inne rzeczy. No, wystarczy popatrzeć na nasze dziewczyny i nie macie cienia wątpliwości. Stąd są takie popularne, w przeciwieństwie do Amerykanek, czy tam, powiedzmy sobie szczerze, jakichś innych Kanadyjek, tak? Wielu kierowców amerykańskich czy kanadyjskich właśnie komplementowało mnie, że nasze dziewczyny polskie są takie ciągle jeszcze dziewczęce, podczas kiedy Amerykanki to są po prostu chłoporobotnicy, nie? Tak? Chłoporobotnice raczej w tym zakresie. Więc tak to wygląda. To się kłóci, moi drodzy, z narracją właśnie, którą stwarzają no, feministki, które tłumaczą właśnie, że to my bronimy kobietom dostępu do tych typowo męskich zawodów, że ich walka się oczywiście koncentruje gdzie? No tam, gdzie te zawody są najbardziej popularne. Na przykład menadżerskie pozycje, prawda? Jakieś stanowiska kierownicze, czy tego typu. Ale, moi drodzy, jakoś nasze feministki nie kłócą się o pozycję, żeby było więcej murarzy, bo murarzy jest prawdopodobnie 99% mężczyzn, prawda? Jakoś tam nie żądają parytetu wyrównania 50-50%. Nie żądają wyrównania parytetu w wojsku, ani w ślusarstwie, ani w hydraulice, ani w mechanice, prawda? Cisza, jeśli chodzi o te sprawy. A no to dlatego, że to się kłóci z prawdą. Kłóci się z obiektywnym spojrzeniem na pewne rzeczy. Po prostu jest nieliczna grupa kobiet, która ma ochotę na przykład pływać po morzach, być marynarzami. Czy to oznacza, że kobieta nie może być równie dobra jak mężczyzna? Absolutnie to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Kobieta potrafi być nawet o wiele bardziej zdyscyplinowana, bardziej sumienna, pracowita, etc., etc. No jeżeli chodzi o moje doświadczenie, no to z wszystkimi ludźmi, którymi współpracowałem na zasadzie wspólnej pracy, czy tam zatrudniania pracowników, no to zdecydowanie najlepsza była do tej pory kobieta. Bardzo atrakcyjna, bardzo sumienna, absolutnie zdyscyplinowana, no po prostu jeśli chodzi o zawodowe aspekty, to rewelacja, nie? I dlatego kobiety nie są dyskryminowane w męskich zawodach, wręcz przeciwnie, są propagowane dzisiaj, dlatego, że z kolei mężczyźni przejawiają bardzo dużo
negatywnych cech w dzisiejszych czasach, które prowadzą do tego, że mówimy o kryzysie męskości, tak? Dlatego, że mężczyźni stali się bardzo roszczeniowi, bardzo infantylni, bardzo nieodpowiedzialni, leniwi, agresywni, niesumienni, etc., etc. I to potwierdzają rezultaty zatrudniania takich ludzi. To jest dramat, który mamy do rozwiązania wszyscy, tak? Absolutnie wszyscy. Także ta narracja feministyczna kompletnie kłóci się zarówno z pewnym przekazem, odbiorem rzeczywistości taką, jaką ona jest, prawda? I to należy wziąć pod uwagę. Czy to oznacza, że kobietom nie rzuca się barier czasami? Oczywiście. Oczywiście, jeżeli kobieta przez całe tysiące lat należała do innego środowiska ze względu na inną zupełnie sytuację rzeczywistości, prawda? No trudno sobie wyobrazić, żeby kobieta szła i polowała na jakieś mamuty, prawda? Trudno sobie wyobrazić, żeby kobieta wykonywała czynności, które jeszcze 150 lat temu były absolutnie domeną mężczyzn, dlatego że ich siła, sprawność powodowała, że ten specjalistyczny podział, moi drodzy, stanowił podstawę przeżycia, prawda? Więc narracja feministyczna, że myśmy opresowali kobiety przez tysiące lat i teraz dopiero następuje ich wyzwolenie, jest po prostu fałszem, któremu my, mężczyźni, powinniśmy się przeciwstawiać, bo to nie jest prawda. Co więcej, to antagonizuje, moi drodzy, zarówno relacje męsko-damskie, powodując, że mamy konflikty nieustanne, które absolutnie są nam niepotrzebne. Jeżeli nawet popatrzycie na indiański szczep, to feministki widzą tak. Siedzi dumny wojownik na koniu, trzyma łuk i rozgląda się dumnie na tym koniu po prerii. Podczas kiedy kobiety, squaws, zbierają wigwamy, pakują rzeczy, pakują tobołki, po czym cała kawalkada rusza i co się dzieje? Wojownik jedzie na koniu, a kobieta ciągnie te całe towary na piechotę, tak? Feministki krzyczą, oczywiście tu mają konflikt, dlatego że z jednej strony Indianie jako grupa jest poszkodowana, więc chciałyby je ogarnąć, a z drugiej strony typowy wojownik Siouxów, tak? Z szczepu Lakota tak naprawdę, a nie Siouxy, to jest nazwa białego człowieka, a mówimy tutaj na przykład o Lakota, z którego pochodził zarówno siedzący byk, jak i szalony koń, tak? Crazy Horse, etc., czy Sitting Bull. To mówimy o tym, że taki wojownik był patriarchalnym, opresywnym mężczyzną, który zrzucał wszystkie pstrągi, ale te pstrągi koło mnie siedzę spokojnie, więc po prostu bawią się tutaj w wodzie. Po prostu był opresywny i wykorzystywał kobiety beznamiętnie. No moi drodzy, jeżeli bylibyście tutaj dzisiaj, przyjechali na pola naftowe, to musielibyście skończyć kurs zaznajomienia się na przykład, jak sobie radzić w spotkaniu z wilkiem, niedźwiedziem czy pumą, która tutaj jest nazywana często Mountain Lions. O tutaj, gdzie jestem, zobaczcie, to jest kraina pumy, tak? Ponieważ ja nie wziąłem, jak się rzucają, po prostu zabawa pstrągów na moich oczach. Warto posiedzieć chwilę spokojnie. Także puma, która może skoczyć 6 metrów jednorazowym skokiem i spaść na kark, jest zwierzęciem szalenie niebezpiecznym. I o tym byście się musieli uczyć, żeby podjąć pracę na polach naftowych. Prawda? Ja tu siedzę i mimo, że jestem w cywilizacji, zobaczcie, po drugiej stronie jest domek, ładnie ukryty w drzewach, ale zaraz nad brzegiem, tak? Widzicie? To mimo wszystko mam świadomość, że mi na kark może spaść puma. Może będzie akurat zdesperowana, głodna, chociaż podejrzewam, że raczej nie. I teraz interpretacja Indian, która jak gdyby tego obrazka, którą feministki widzą, dumnego wojownika, który nic nie robi, siedzi na koniu, podczas kiedy kobiety zapierdzielają,
jest nieco inna. Mianowicie, moi drodzy, ten wojownik czuwa nad bezpieczeństwem tych kobiet. Inni szczepy tłukły się między sobą. Zwierzęta dzikie były bardzo groźne i niebezpieczne. Wojownik nie miał czasu dźwigać wigwamu, tak, indyjskiego namiotu, i gdyby puma zaatakowała, to pobiec i próbować obronić. Reakcja musiała być natychmiastowa. To nie są takie jak dzisiejsze czasy, że zwierzęta raczej od nas stronią. Wtedy zwierzęta bardziej atakowały. Była desperacyjna walka o przetrwanie. Taki wojownik, który stał ze szczepem gotowym, to nie był obrazek śmieszny, tylko obrazek odzwierciedlający rzeczywistość, moi drodzy. Ten wojownik musiał być gotowy do natychmiastowego uderzenia w niebezpieczeństwo, żeby ochronić kobiety i dzieci. To jest interpretacja Indian, kiedy ja się ich pytałem, a później znalazłem też to i w literaturze. Bo tak samo im zarzuciłem. Wiecie, pierwszy obrazek to jest taki, no wiecie co, no mogłybyście zejść z tego konia. Matko, jak te pstrągi szaleją. Po prostu fantastyczny widok. Wiecie, moglibyście zejść z tego konia i pomóc, kurwa, go mać, nie? Rozumiesz? Taka moja reakcja trokerska. On tak patrzy, mówi, no moglibyśmy, dzisiaj tak robimy, nie? Ale mówi, wtedy to było trochę inaczej, nie? Wiecie, ja lubiłem sobie zatrzymywać się w Wyoming, w Nebrasce, tam, gdzie są Indianie, wiecie, w Montana, i rozmawiać z nimi. Warto porozmawiać. Wtedy człowiek się więcej uczy, nie? Zamiast piorunem osądzać. Mnie posądzają bardzo szybkie osądzanie ludzi, ale no powiedzmy sobie, ja osądzam ludzi ze swojego kulturowego środowiska, nie mówię, że Indianin to taki, a nie inny. Jedni ich wybielają, że są biednymi ofiarami, tak? Na ten temat może kiedy indziej opowiem, bo rozśmieszyła mnie, ale i też zirytowała trochę taka szybka ocena pewnej sytuacji dotyczących między innymi Indian i relacji w stosunku do białego człowieka. To jest błędna interpretacja, którą popełniają zarówno niektórzy pisarze, jak na przykład Waldemar Łysiak, opisując, ponieważ Waldemar Łysiak to taki pisarz konserwatywny, którego ja oczywiście znam i czytam, na przykład uważał generała armii Custera za takiego człowieka, który no był mordercą Indian i miał o nim negatywne zdanie. No to nie jest do końca prawdą. To nie jest do końca prawdą. I można by na ten temat dyskutować, ale to nie ma znaczenia. Chodzi po prostu o to, że poprzez całe tysiąclecia podział był dlatego taki istotny, bo mężczyzna chronił, bronił i zdobywał pożywienie. Kobiety rolą było w takim razie przygotować posiłek i opiekować się potomstwem. Tak? I to trwało przez tysiące lat. To, co wyzwoliło kobiety, moi drodzy, jeżeli już mam w tym aneksie dodać, to nie żadne feministki, sufrażystki dawnych czas czy feministki. One miały swoją kontrybucję w tym zakresie. Ale to, co uwolniło kobietę do dzisiejszych czasów, to są dwa wynalazki z trzech najważniejszych wynalazków XX wieku. To mogę wam powiedzieć tak, oczywiście to jest tylko obrazowo, ale tranzystor, który uruchomił całą elektronikę, między innymi to, co teraz trzymam w ręku, a wy oglądacie, czyli cały rozwój technologii, między innymi informacyjnej, przesyłania i tak dalej, to jest, czyli dzięki tranzystorowi powstały układy scalone i dzisiaj mamy cudowne urządzenie. Zauważcie, ja nadaję z Kolumbii Brytyjskiej, a wy to oglądacie. Czyż nie jest to kryształowa kula, w której widzicie zupełnie inny świat? No to macie bajkę o kryształowej kuli, w której możecie dowiedzieć się, co się dzieje w innym świecie poprzez włączenie telefonu. Czyż nie jest to realizacja bajki o kryształowej kuli? Więc to jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz to jest pralka. Oczywiście ja tu mówię o całej technologii odciążenia kobiety od ciężkich domowych zajęć. Pranie, gotowanie, krochmalenie, pilnowanie, czyszczenie domu. To wszystko było szalenie czasowo konsumpcyjne. W związku z powyższym kobiety zapierdalały, za przeproszeniem, od rana do wieczora. Mężczyzna też wychodził i często wracał, czasami z posiłkiem, czasami nie.
pralka automatyczna zdjęła, nie muszę chyba mówić wam, kobiety czy mężczyźni, ile zdejmuje obowiązków z głowy kobiety. Nastawi i sobie pójdzie, prawda? Ciągle narzekamy, że i tak trzeba robić pranie, ale całe pranie jest robione nie na jakiejś, nie w tej rzece, rozumiecie, za pomocą jakiejś kijanki i wiecie, i kuźwa gomać napierdzielania, szorowania na desce. I dlatego Rosjanie kiedyś wymyślili dowcip, tu muszę wam to opowiedzieć, bo to jest, tylko nie wiem, czy znacie rosyjski, ja nie znam rosyjskiego, ale kiedyś Rosjanie wymyślili pralkę automatyczną i nie wiedzieli, jak ją sprzedać, nie? Nazwali ją Cichy Don, Tichy Don. I wiecie, no i zastanawiali się, jak ją rozreklamować. No i zrobili taką reklamę, tu wam opowiem. To taka dygresja humorystyczna, nie? Otóż słońce, wschód słońca, płynie cicho rzeka, nie tak jak ta górska tutaj. Idzie dziewczyna, chorza Słowianka, niosąc cały tobołek prania z tą kijanką taką drewnianą, wiecie, taką poszatkowaną, żeby można było wytrzeć tą bieliznę. I zbliża się do pomostu takiego, żeby móc w rzece uprać ten, nachyla się i tam pierze. No i ładna pupa, zgrabna pupa trzęsie się w tym białym ubraniu, a okazuje się, że za tymi kamieniami, tak jak tutaj, rozumiecie, pojawia się kozak i obserwuje z pożądaniem ten seksualny obiekt jego marzeń, tak? Rozgląda się na lewo i na prawo, nikogo nie ma, podskakuje i gwałci tą dziewczynę. No i ta dziewczyna krzyczy: Pomagite, jebaju mnie, pomagite! No ale nikogo nie ma, nie? No i wiecie, no to ona jeszcze raz rozpaczliwie próbuje się wyrwać od tego gwałtownego kozaka i krzyczy: Jebaju mnie, pomagite! Rozumiecie? A tu dalej cisza. Więc ona już tak, już prawie poddała się, no bo już i tak była zgwałcona i w ogóle, i mówi: Jebaju mnie, pomagite! No i w tym momencie pojawia się taki głos lektora zza ekranu: Jebaju i budu jebać, pakanie pakupite, pralki, Tichy Don. No, niezły dowcip, podobał mi się. Także rozumiecie, to co uwolniło kobietę, to była pralka automatyczna i szereg innych automatów, odkurzacze, ale i tampon, a także szereg innych rzeczy. Ściereczki jednorazowe, nie trzeba było prasować, krochmalić. Jezu, rozumiecie same, to uwolniło kobietom mnóstwo czasu. Kobiety po raz pierwszy w historii posiadały dużo czasu. Mało tego, pojawiła się trzeci element, który zmienił całkowicie narrację kobiet. Relacje kobiet w stosunku do tego, co się dzisiaj dzieje. Pigułka antykoncepcyjna. Kobiety po raz pierwszy uwolniły się od strachu przed niepożądaną ciążą. Każdy ma popęd seksualny, ale to kobiety rodzą, prawda? W związku z powyższym cała rewolucja seksualna doprowadziła do tego, że dzisiaj kobieta jest równouprawniona z wiązaniem się relacji seksualnych, jak i mężczyzna. Kiedyś tak nie było, ze względu na co? No na konsekwencje oczywiście. Ludzie nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, kiedy się zachodzi w ciążę, w jakich rzeczach. Dzisiaj mamy pigułki antykoncepcyjne, różne środki. Wiadomo, szkoda czasu tracić, nie? Także rewolucja seksualna doprowadziła do tego, że dzisiaj kobiety są wyzwolone seksualnie, mają mnóstwo wolnego czasu, w związku z powyższym mogą angażować się w zawody, które kiedyś były nie do pomyślenia dla kobiety. Nie do pomyślenia. Biorąc pod uwagę w związku z powyższym właśnie wyzwolenie kobiet do tego, że mogą robić co chcą, one robią to, co chcą. Problem polega tylko na tym, że feministki mówią wszędzie po połowie. A ja mówię, hej, hej, zostawcie kobietom wolność. Jeżeli większość kobiet jest zainteresowana osobami, moi drodzy, to kobiety wybiorą to, co lubią. Wybierają zawody nauczycielskie, wybierają zawody pielęgniarskie, wybierają zawody dziennikarskie, prawnicze. Tam, gdzie mają do czynienia z ludźmi, tam często znajdziecie kobietę. Różnego rodzaju humanistyczne przedmioty, tam jest dużo kobiet. Prawda? Natomiast mężczyźni, no cóż, mężczyźni lubią grzebać pod maską, wymieniać jakieś smary, babrać się w jakichś
rozumiecie, rzeczy. Dlatego na uniwersytetach, na różnych uczelniach ścisłych mamy większość facetów. Bo okazuje się, że kobiety nie są za bardzo zainteresowane, żeby dokonywać żmudnych badań na przykład nad komórkami macierzystymi. Prawda? Więc moi drodzy, take it easy. Jest to naturalna kolej rzeczy. Nie dajcie się zwariować feministkom. Feministki mają fatalną rolę, szczególnie te wojujące feministki, bo ja na przykład, ja osobiście bardzo lubię wolne, dumne, niezależne kobiety posiadające swoje własne zdanie, posiadające ambicje, realizujące swoje kariery. One mnie imponują osobiście, tak? Natomiast to jest jedna rzecz, że mi takie kobiety imponują, ale druga rzecz, kiedy są podpuszczane, czyli okaleczane tak naprawdę przez feministki, które stawiają je przeciwko mnie jako temu opresywnemu człowiekowi, który broni swojego męskiego środowiska przed wejściem kobiet. No, rzeczywiście faceci bardzo bronią swojego środowiska, żebyście nie jeździły ciężarówkami. Tak jakby... Znowu pstrągi tańcują. Tak jakby na przykład zwiększona ilość kobiet na drodze nie zaspokajała częściowo wzajemnych zapotrzebowań seksualnych, szczególnie ludzi wolnych, jeżeli już mówimy o pewnych relacjach moralnych, tak? Żeby nie mówić o skokach w bok. Tyle wszystkiego. Więc feministki pieprzą po prostu głupoty po to, żeby usankcjonować swoje istnienie. A prawda jest zupełnie gdzie indziej. Kobiety mają inne zainteresowania, mężczyźni mają inne zainteresowania i dlatego przymuszanie chłopców, żeby się bawili lalkami, a dziewczynki, żeby bawiły się koparkami, jest zbrodnią. Dzieci powinny... Dzieci... Te pstrągi po prostu tańcują. Dzieci powinny się bawić tak, jak chcą. Jak to jest, że dziewczynka wie instynktownie, jak być małą mamą, a chłopiec jak być małym chłopcem? Jak być małym tatą, prawda? Gdzieś istnieje ta granica, żeby nie gwałcić natury. I na tym to polega. Ja jestem, można by powiedzieć, ewolucjonistą, racjonalistą i ewolucjonistą, chociaż ciężko pogodzić racjonalizm z ewolucjonizmem. Natomiast wygląda na to, że ci ludzie, którzy powinni być ewolucjonistami, wymyślają inżynierię socjalną, która jest kompletnie sprzeczna z naturą i konsekwencje tego ponosimy wszyscy. Tak zwana inżynieria socjalna rujnuje relacje damsko-męskie. Mówimy o kryzysie męskości, mówimy o kryzysie kobiecości i w związku z powyższym mamy nierozwiązywalne problemy skreowane w dużej mierze przez środowiska, które kiedyś były marginalizowane, były marginalne, a dzisiaj patrząc na ich popularność wydają się jakby były co najmniej równoprawne kobietom i mężczyznom. LGBT, prawda, homoseksualne, jakieś inne środowiska. One stanowią ciągle między 3 a 5% polskiego, tylko ludzkiego społeczeństwa, więc jakim cudem zajmują tyle miejsca w naszej narracji? To już jest temat oczywiście odrębny, ale chciałem wam zwrócić uwagę, że właśnie feministki bardzo często okaleczają kobiety przede wszystkim, bo to, że są przeciwne mężczyznom, moi drodzy, no co mi może zrobić feministka, która mnie nienawidzi? Nic, kompletnie. Natomiast może okaleczyć kobietę. Może ją wołać i mówić, jesteś z nami, musisz być z nami. I wiele kobiet ulega tej presji, żeby stanąć razem z feministkami. No i co się dzieje? Wychodzą głupie cipy z panią Lempartową i tworzą barbarzyńskie zachowania, które absolutnie nikomu nie przynoszą nic dobrego. Nic. Zero. Kompletnie. Ja pomijam tutaj cel wychodzenia, bo ten jest może być uzasadniony, ale chodzi o samą kulturę. To jest jedno barbarzyństwo. To jest coś, co powoduje odruch wymiotny u każdego kulturalnej osoby wychowanej w pewnym zakresie kulturowym, jaką tworzyła, no moi drodzy, czy to grecka kultura, filozofia, czy rzymski ład społeczny, etc., etc. No przecież na tym żeśmy wychowani byli. Czy nawet chrześcijańska, czy przede wszystkim chrześcijańska, poszanowanie indywidualnego człowieka,
prawda? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, to jest zakodowane w kazaniu, ażeby szanować drugiego człowieka. Szanuj ojca i matkę swoją, prawda? To jest następne kazanie, to jest tylko rozwinięcie tego samego tematu. Indywidualizmu, wolnej woli i pewnej kultury osobistej, która nakazywałaby nam zachować pewien absolutny poziom, klasę, kulturę osobistą, savoir vivre, którą te kobiety na przykład w imię czegoś, cokolwiek by to nie było, rujnują swoim zachowaniem, powodując, no, że mamy problemy, tak? Mamy problemy, które są nierozwiązywalne. Trzymajcie się, moi drodzy. Ja ruszam, bo już się zaczyna robić późno. Pstrągi tańcują, więc czas. Ja jeszcze mam 2 godziny jazdy i jutro od nowa praca. Pozdrawiam. Hej.